Hej, cześć, witajcie, szczęść Boże. Witam Was w naszym cotygodniowym programie o nazwie Słowo Daje. Przeczytamy dzisiaj sobie nie wszystkie czytania, bo jest ich naprawdę dużo. Jestem też zmęczony po centralnej oazie Matce, na której otrzymałem krzyż animatorski i nagrywam dopiero wieczorkiem. Ale mam nadzieję, że w miarę owocne będzie to spotkanie ze Słowem. Przeczytamy sobie trzy czytania. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. 11 rozdział, 1 do 9 werset. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Finear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają czynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich języki, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd, po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców ziemi, stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. To, co w ogóle ostatnio do mnie przemawia, tematyka jedności, jest tutaj bardzo poruszana. Ale dzisiaj w tym czytaniu dostrzegam takie unaocznienie tego pierwszego grzechu ludzi. Ja wiem, że to nie jest bezpośrednio o tym czytanie, ale widać w nim pychę i odrzucenie jedności. Widać, że w ogóle pycha jest sprzeczna z jednością, bo pycha to jest takie stawienie siebie totalnie na pierwszym miejscu, nie? Samo uwielbienie i też postawienie siebie nad Bogiem. I niby czytamy o tym, że oni tutaj w zasadzie byli jakby jednością, jakby rzeczywiście byli jakąś taką dobrą wspólnotą, która jest jedna w mowie, czyli ma jednakowe słowa, nie? No niby tak. Niby jest w tym jedność, ale to jest taka jedność fałszywa, bo jak się wczytamy, oczywiście to jest tylko moja interpretacja, można przeczytać, że stosują taki zabieg dość psychologiczny, że przemawiają jako wspólnota, zbudujemy, zdobędziemy, czyli zasadniczo, gdy już tak człowiek mówi, to często to jest taki zabieg erystyczny do tego, żeby kogoś przekonać do tego, co chcemy robić. Przy czym zaraz pozbudujemy, jest sobie, czyli dla siebie, nie dla nas, nie dla innych, nie dla wspólnoty, tylko zbudujemy sobie miasto i zdobędziemy sobie imię. To znaczy każdy z tych ludzi niby był jednością, bo tworzyli wspólnotę, tak naprawdę każdy z nich kierował się egoizmem. Każdy z nich był takim typowym człowiekiem. Człowiekiem z grzechem pierworodnym, czyli człowiekiem pysznym. My mamy taką skłonność do stawiania siebie na pierwszym miejscu, nie? No ja też teraz mówię my, a chodzi mi o mnie. No i coś, co obserwuję, co mi się wydaje. Tak od razu mówię. No, w każdym razie niby tworzą jedną wspólnotę, ale to, co ich jednoczy, to nie jest coś wyższego, to nie jest wspólnota, to nie jest Bóg, tylko to jest pokazanie, kim ja nie jestem, nie? I to obrazuje tak naprawdę nie tylko tych konkretnych ludzi, którzy budowali wieżę Babel, o ile w ogóle tacy istnieli, pewnie istnieli, ale to obrazuje nas, nie? Że niby tworzymy jeden kościół, ale każdy z nas chce w tym kościele pokazać, co to ja nie jestem. Ja też mam taką skłonność, jak najbardziej, i staram się z nią walczyć. Staram się bardziej uważać na to, co ludzie mówią do mnie, niż non-stop też mówić i
próbować przemycić swoje, nie? Dlatego gdy coś omawiamy, to jednak na podstawie jakiegoś tekstu, a nie z serca tak totalnie. No, ale tak jak mówię, ja mam do tego skłonność i to widzę, nie? I tutaj Bóg mówi, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. I to nie jest nic złego właśnie, że zaczęli budować, nie? Właśnie to, Bóg tutaj mówi o tym, że jedność czyni nas silnymi do budowania. Tylko pytanie brzmi, co będziemy budować i dla kogo? Tutaj każdy budował dla siebie, dla uwielbienia człowieka ponad Boga, nie? Dla pychy. No ja tutaj widzę po prostu ewidentnie dwa motywy. Jedność, taką fałszywą, i pychę. Ale Bóg mówi, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. Bóg, myślę, że wskazuje nam też na to, że w jedności, w tym, że będziemy dążyć do tej jedności, na tym możemy budować przyszłość. Naprawdę możemy wielkie dobro zbudować tym, że będziemy jednością. Bo w jedności będziemy przemawiać też. No, dobra. Teraz kolejne czytanie. Zobaczcie, że tyle to trwa, ale jest tyle tych kartek. Dobrze, to będzie piąte czytanie. Też to jest z Rzymian. 8 rozdział, 22 do 27 werset. Bracia, wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca na zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Patrzcie, to jest w ogóle zgodność z wolą Bożą. Samo to, że mamy Ducha Świętego, nie? To jest już dowód na to, że w jakiejś formie jesteśmy zgodni z Bogiem, że w jakiejś formie jesteśmy jedni z Nim, nie? Bo Duch Święty to jest Bóg w nas. No i mamy tutaj o tym całym stworzeniu, które jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, nie? Generalnie mamy taki świat, jaki mamy. Świat pod panowaniem grzechu. I to jest właśnie to, że nie jesteśmy jednością. To jest to, do czego doprowadza ta nasza pseudo-jedność w tym, żeby się przeciwko komuś zjednoczyć. Żeby się zjednoczyć w samouwielbieniu jednostkowo każdy. I z tego wynika cały ten nasz problem. Z pychy, z pierwszego grzechu właśnie wynika ten problem grzechu pierworodnego, nie? Całe zło, jakie mamy na świecie, to, że świat jest taki zepsuty, wynika właśnie z naszej pychy. Że chcemy być ponad, nie tylko Bogiem, że chcemy być ponad kimś, tak jak mieliśmy wcześniej w tym czytaniu. Że chcemy być, żeby to my byliśmy ci w centrum, nie? W sensie nie my, tylko ja. Słowo ja pojedyncze. No. I tutaj jest o tym, że Duch zasadniczo święty jest nam po to dany, żeby tak nie było. Żebyśmy byli jedno. Żebyśmy byli z Bogiem. No. Jest jeszcze o tym, że mamy się o to modlić, nie? O Ducha. Bo Duch sam z siebie może przyjść, ale zazwyczaj Bóg ma taki pomysł na nasze życie i na naszą wolność, że tą wolność
nie tylko docenia, ale szanuje. I my o tego ducha musimy zabiegać, musimy się o niego modlić, by go otrzymać. W sensie musimy się na niego zgodzić, nie? A jak to robić? No przez właśnie modlitwę, przez rozmowę z Bogiem. I możemy być zniechęceni tym, że nie wiemy, jak to robić. Możemy być zniechęceni tym, że nie potrafimy oddzielić jakiegoś takiego naszego gniewu, naszego też, naszej pychy i tak dalej, od tej modlitwy, że to wpływa na tą naszą modlitwę. Nie szkodzi. Módlmy się o Ducha Świętego. On nam pomoże się modlić. No i mamy czytanie z Ewangelii, 7 rozdział Jana, 37 do 39 werset. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. No i to najbardziej mi się tak do tego naszego dzisiejszego tematu rzuca ten fragment. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To jest właśnie o tym. No bo i pije, i woda żywa, nie, to chodzi o Ducha Świętego. Czyli jeśli ktoś z nas jest spragniony tej jedności, a wierzy w Jezusa, niech przyjdzie do Niego i pije, czyli niech modli się o Ducha Świętego, niech pozwoli temu Duchowi Świętemu działać w nim, nie? Jak to rozumiemy? No oczywiście, no sakramenty, no z czego by innego miałby wypływać Duch Święty? Z Eucharystii, w której mamy liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Co jest w ogóle cudowne, bo mamy tam mnóstwo tego Jezusa, mnóstwo tego Słowa Bożego w każdej postaci i On przenika nas na tym najcudowniejszym spotkaniu, jakim jest Eucharystia. No i stamtąd mamy czerpać Ducha Świętego. Właśnie choćby z tego Słowa Bożego, jeśli nie jesteście w stanie uczestniczyć bardziej w tej liturgii eucharystycznej z ciałem i krwią. No. Po prostu warto się też zachwycić tą Eucharystią, warto w nią pójść, szukać jej. I zobaczycie, że wasze życie będzie się odmieniać tylko dlatego, że będziecie czerpać. No, Duch Święty będzie w was. Nie jestem pewien, czy to było w dzisiejszych czytaniach, a raczej było to nie w dzisiejszych, a wczorajszych czytaniach. Coś, co też rzuciło mi się właśnie na oczy pod takim hasłem jedność. Tam było o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, a dokładniej chodziło o taki zaraz na początku fragment, że gdy zebrali się w jednym miejscu, przyszedł do nich. No i to jest, myślę, że hasło dnia dzisiejsze, choć to było z wczoraj, że to jest clue tego wszystkiego, że mamy być jedno. Że tak naprawdę bez jedności to nawet ta Eucharystia jest dla nas mało warta. Choć jest warta i Duch Święty nam we wszystkim pomoże, nie? Bo On jest wszechmogący i to jest jasne, ale warto o tą jedność zabiegać. Nie musimy być pojednani od razu, bo Duch Święty nam pomoże się pojednać. Ale chodzi o to, żebyśmy chociaż wykonali ten pierwszy krok do pojednania. Oni zebrali się w jednym miejscu, nie? Ja nie mówię, że oni byli jacyś skłóceni totalnie po śmierci Chrystusa, bo nie wiem. Na pewno wszyscy się bali, nie wiedzieli co myśleć i generalnie mogły tam powstać między nimi kłótnie. No, jedności na pewno nie było. Ale zebrali się w jednym miejscu, nie? I to było to, co zaskoczyło. W sensie, kiedy oni się zebrali w jednym miejscu, Pan do nich przyszedł, nie? Więc zadbajmy o to, byśmy mieli miejsce spotkania z drugim człowiekiem, z tym, z którym nie jesteśmy pojednani. Zadbajmy o to, żebyśmy się mogli spotkać w jakimś miejscu, w jakimś, nawet nie chodzi o miejsce dosłownie, co żebyśmy mieli jakąś formę pojednania, jakąś formę, gdzie jesteśmy w stanie razem żyć i się sobą cieszyć, mimo tego, że jest między nami nie najlepiej. Nie wiem, choćby to było, nie wiem, skoczenie gdzieś tam na jakieś jedzenie, czy
mecz w koszykówkę, pójście razem na siłownię, w góry, cokolwiek by to nie było, możecie się choćby spotkać nawet i pograć w planszówki, nie? Grunt, żeby to miejsce jedności miało gdzie być. W sensie, żeby Duch Święty miał gdzie na was wpłynąć. I to nie tylko na tych ludzi, z którymi wy się nie zgadzacie, że nie wiem, że to jest ich wina, ten brak jedności, a wy chcecie im dać tego ducha. Nie, nie, nie. To może być tak, że to właśnie wam potrzebny jest ten Duch Święty w tej wspólnocie, którą chcecie pojednać, nie? Choćby to była wspólnota jakichś przyjaciół ze studiów czy czegokolwiek. W sensie, jak chcecie się pojednać, spotkajcie się. Otwórzcie się na siebie. Pójdźcie w tą kulturę spotkania, nie? I wtedy dacie pole do manewru Duchowi Świętemu. W sensie, nie to, żeby on sobie nie poradził bez tego, ale bez waszej zgody Duch Święty nie będzie działał w was. Szczególnie w was, nie? Bo on was kocha właśnie w taki sposób, że szanuje waszą wolność. To jest miłość, nie? No. Szukajmy miejsca spotkań po prostu. Szukajmy miejsca spotkań z naszymi przyjaciółmi, z naszymi wrogami też. Byśmy tworzyli jedność, nie tylko w środku Kościoła. W tym Bożym Kościele, którym jest po prostu cała ludzkość. W tym Kościele powszechnym, świętym. W tym Kościele, do której powołana jest cała ludzkość. I też pamiętajcie o tym, żeby się otwierać na tego ducha w tym spotkaniu. Na to, że ten człowiek, który przyjdzie, może też wam coś powiedzieć. Coś, co może zaboleć, nie? Ale coś, co sprawi, że to przepracujecie. Duch Święty może przemówić do was nawet przez ateistę. Naprawdę. I otwórzcie się po prostu na ludzi, bo w ludziach możemy znaleźć Boga. I o tym mówi prawie każdy papież. Także spoko. Trzymajcie się. Kocham was. No, z Bogiem, pa.